Zespoły Superligi nadrabiają zaległości. 8 października w Toruniu Pomorzanin podejmował Stelę Gniezno. To spotkanie miało być rozegrane pierwotnie 10 września. Opady deszczu jednak uniemożliwiły rozegranie tego meczu. W sobotnim spotkaniu Stela zawiesiła bardzo wysoko poprzeczkę toruńskiej drużynie. Do ostatniej minuty meczu utrzymywał się wynik remisowy. Podyktowany w ostatnich sekundach meczu krótki róg dla Pomorzanina wykorzystał Wojciech Rutkowski. Pomorzanin Toruń, Stela Gniezno 1-0. Nie jest to może zbyt okazałe zwycięstwo. Przybliża ono jednak toruński zespół do walki o tytuł mistrza jesieni i tytuł mistrzowski. Po tym zwycięstwie Pomorzanin Toruń przewodzi tabeli Superligi. Swe następne spotkanie już w ramach 5. kolejki ligowej, awizowanej na dzień 15 października, toruński Pomorzanin rozegra w Poznaniu z Wartą Poznań. Stela Gniezno również w Poznaniu zmierzy się z zespołem AZS-u Politechniki Poznańskiej. Tak przedstawia się tabela ligowa na dzień 11 października 2022 roku.